Hej, cześć, siemanko, ja się nazywam Patry, witam was w kolejnym odcinku z GTA 4. Na live'ach sobie przeszliśmy GTA 5, więc dalej tutaj, jeżeli chcecie zostać ze mną z GTA, pograć ze mną, poglądać właściwie GTA, no to zapraszam was codziennie to nie, ale we wtorki i czwartki na kanał, gdzie będzie GTA 4. Ci, co są nowi, to może nie wiedzą, ci, co są stałymi bywalcami, to raczej powinni takie rzeczy wiedzieć, że przechodzimy sobie GTA 4 na kanale we wtorki i czwartki. Odbierzemy tylko kasę. Tutaj są takie mini misje, to są takie początki, które rozwinęły się w GTA 5, nieznajomi dziwacy. Tylko że w GTA 5 nieznajomi dziwacy mamy bardziej rozwinięte te historie, a tutaj po prostu chwilę pogadamy, odbierzemy pakunek czy samochód i dziękuję, tyle. Calculating route. Please make a U-turn. Take me over to Masterson Street. No i mówię, zabrać tylko do celu ewentualnie czy coś, ale główną misją, którą sobie dzisiaj przejdziemy, to jest misja dla Romana. Zobaczymy, co ziomeczek od nas chce. Dawno nie robiliśmy misji dla samego Romana. Roman jest taką osobą, od której się odsuwamy poniekąd i robimy misje dla innych ludzi. W ramach chociażby dlatego, żeby dać szansę, w sensie dać luźną rękę Romanowi, żeby się odczepili od Romana. Dude, take me over to Wappinger and Harden. I tak jak mówię, no Roman, głównie nie robimy tych misji dla Romana teraz, bo był taki przestój. Niko dostał nowych pracodawców, nowych zleceniodawców, tak naprawdę rzecz biorąc mówiąc, gdzie tam może się bardziej rozwinąć, jeżeli chodzi o gangsterskie porachunki i poznać nowych ludzi, dzięki czemu chociażby mamy możliwość odblokowane broni. Możemy teraz sobie iść do takiego ala ammunition, do sklepu ammunition, gdzie możemy sobie te bronie właśnie wykupić. No ale to z ammunition ma mało wspólnego moim zdaniem. Kasy zero? Dobra, nic mi to nie dało, szczerze mówiąc. Może dla kogoś jakiś szacunek, coś tego odblokowaliśmy, ale jedziemy do Romana. Zachęcam was do zostawienia subskrypcji, jeżeli wam się podoba content na kanale, jeżeli wam się podoba GTA 4 i chcielibyście obejrzeć kolejne odcinki. Również zachęcam do dania łapki pod filmem, jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, zrobiłaś. To daj łapkę w górę. No i tak jak mówię, no możesz zostawić subskrypcję i to zależy od ciebie, czy dasz dzwoneczek i jaki dasz dzwoneczek, bo mamy trzy rodzaje dzwoneczków, czyli spersonalizowane, że wszystkie powiadomienia, tylko niektóre, albo żadnych powiadomień, więc tylko macie taką jakby pustą subskrypcję, nic nie dostajecie powiadomień.
Brucey! Have you met my cousin, Nico? This is Brucey. We met online. Oh, lovemeat.net? Na randka.com. Doing dark deeds. We're both players, my friend. Players. VIP. For real. Classy. But also sexy. Hmm. That's how I like my women. I work at it, so they should too, right? Yeah. What is he talking about? Brucey is a dreamer. He understands my vision. Oh, so he's an idiot. Hey! Screw you! Listen, man, you should try going online. I know how to go on the line. I just haven't done it here. Of course. Technophobe. Luddite. We gotta get you online. It's a world of opportunities. Such as? All kinds of things. Yesterday, I was online, and I discovered a blog about women who don't like... Pretty important. Listen, I promised Brucey I'd go out. Baba z Boberkiem. Zniesmaczyła mnie ta informacja. Romana, to kręcą dziwne rzeczy. Brucey, stop exercising. Okay, let's put some bitches to the sword. VIP style, come on. He's a cool guy. No równo do mnogo. Dobiem preko interneta. Niko i korzystanie z internetu. Kiedy on korzystał z internetu? Tak szczerze mówiąc. Jedziemy do kafejki internetowej. W ogóle, czy wy pamiętacie jeszcze kafejki internetowej? Ja przyznam się wam bez... tak zwanego bicia, że nie korzystałem z kafejki internetowej ani razu. U mnie w mieście była, ale ja w życiu z niej nie korzystałem z tego względu, że nie było mi to do niczego potrzebne. Gdy chciałem zagrać w jakiejśkolwiek gry, no to w tamtych czasach kupowało się gazetki i to w to się grało. A później, jak już internet zrobił się bardziej taki jakiś ogólnodostępny, to mieliśmy już w domu. Od 2003 to już miałem komputer w domu, znaczy wcześniej miałem komputer, ale on się nie nadawał na podłączenie do internetu, bo to był stary IBM, to znaczy to był stara Commodore z częściami od IBM-a, Commodore PC. Okej. I później jak już miałem normalny komputer w web. Dobra, ale co my tu musimy? Ale to myszka lata. Odpowiemy im. Okej. Okej, dobra. Co dalej? Ale ja bym chciał jeszcze tutaj zobaczyć, czy coś mogę wyszukać. Może to. Tutaj są podobno easter eggi, takie konkretne easter eggi, że znajdziemy kilka takich rzeczy, które są... że są faktycznie normalnie w tym, co sobie robimy. W prawdziwym życiu takie rzeczy się wydarzyły. Kilka takich rzeczy, nie dużo jest ich, ale są. Dobra, lecimy teraz do Faustynia. Jakoś Roman ostatnio takie mam wrażenie, że się na nas wypiął. I jakoś tak nawet ta ostatnia misja o tej kafejce, to tak miał nas za kretyna, szczerze mówiąc, że jeszcze nie korzystamy z internetu.
A tak szczerze mówiąc, Niko to nie potrzebował internetu do tych rzeczy, które wykonywał, bo w sumie po co? I tak jak mówię, no jakbyście poczytali te strony, to są różne ciekawostki. Roman, co chcesz od nas? Okej, mało ważne. Teraz do kafejki. Yes. Nie, Faustina zrobimy. Po Faustinie zrobimy właśnie kafejkę. I to będzie, podejrzewam, że koniec. Zależy jak się historia rozwinie, ale... Teraz będziemy chodzić jak prąbani do kafejki. No i tak jak wspomniałem, no kafejki internetowe kiedyś były bardzo popularne, ale ja z nich nie korzystałem i dla mnie to było bez sensu chodzić do kafejki na godzinę przykładowo, żeby sobie posiedzieć. Nie potrzebowałem tego w tamtych czasach. No, he's out. Okay. Should I wait outside? No, no, come in. Oh. Dzisiaj kafejka internetowa nie wypaliłaby ani jedna, z tego względu, że każde urządzenie praktycznie teraz ma dostęp do internetu, czy to zegarek, czy to telefon, czy to lodówka, czy tokolwiek co innego, telewizor nawet. Byliśmy w takich czasach, że nie mieliśmy dostępu do internetu. A przynajmniej większość z nas nie miała. Teraz za sprawą LTE mamy bardzo dobry dostęp do internetu. Może nie najlepszy w porównaniu do światłowodu czy zwykłego kabla, ale też jest równie dobry. No ale skupmy się teraz na tej naszej kochanej misji, która jest ciekawa. What it was, or what was wrong with me, that I did not see it in him, or I changed him. Life is complicated. I never thought I'd live like this. No? When the war came, I did bad things. And after the war, I thought nothing of doing bad things. I killed people, smuggled people, sold people. And you don't worry about your soul? Niezła historia, Niko. Dowiadujemy się, że był po prostu, no, bandytą. Bo to nawet jak jesteś jakimś żołnierzem czy coś, no to takich rzeczy nie robisz. God is very complicated. You mustn't give up hope. Well, I don't know about that. Привет, Лена. Привет, Тима. What is that? Herbata. You stupid bitch! Nie krzycz na nią. To był samowar, tak? Hey, you too. What did you want? I want you to teach people to listen to you. You want him to get us the money. Fuck the money. Mikhail, please calm down. We're already in a lot of trouble. I don't know if I can smooth things over with Petrovic. Fuck him and fuck you. Who are you, my daddy? Get the fuck out of my house. Mikhail! Get out! Czemu my odbieramy misję od Faustina tak naprawdę? A głównym naszym zleceniodawcem jest Mikhail. This prig who owes me money. Dziwne, że mamy podpisaną jako F, a nie jako M. Bez sensu troszkę. Ja wiem, że to jego taki przydupas, nie wiem jak to dokładnie nazwać, taki ochroniarz, że zleca mu brudną robotę i on daje zlecenie innym. Skomplikowane to może trochę, ale bierzemy auto od naszego Funfla. Piękne auto.
w gruncie rzeczy. Sorry. Ale troszkę nie panuję nad tymi szybkimi autami. Jest mod modyfikujący jeszcze szybszą jazdę. Dla mnie to jest... Tym nie umiem jeździć, a co jeszcze mówiąc? Szybszą opcją, jakbym miał takie... przyspieszenie turbo tak zwane. Jedź, baranie. Zielone miałeś. Swoją drogą, czy wy kiedykolwiek graliście legalnie w GTA? Jakąkolwiek część? W sensie takim, no legalnie. Żeby nie przyjechać nikogo, zatrzymywać się autem na czerwonym świetle, zatrzymywać się przed pasami, srety tety. Ja kiedyś w Vice City tak sobie się bawiłem i powiem wam, że to jest na dłuższą metę może nudnawe, ale fajna taka zabawa przez chwilę. Że nikogo nie przyjedziesz, uważasz. Tylko sztuczna inteligencja w niektórych częściach GTA graniczy z cudem i widać to, że oni nie są przyzwyczajeni do takiej legalnej jazdy. Piątka jest może trochę inaczej wygląda, ale ogólnie poprzednie części tak średnio się nadają. Dobra, ja zostawiam to auto, jakby ktoś chciał, to proszę bardzo. Piękne auto, ciężarówka pełna koksu pewnie, albo jakiegoś innego szajsu. Mr. Faustin, I have the truck. Drive it over to the garage on the corner of Guantanamo and Windmill. Park up inside. Sure. What am I delivering? When it's inside, trigger the explosive. Should blow up good. Maybe you'll be careful on the drive over. It's pretty volatile stuff. Czyli mamy jakieś ładunki wybuchowe, tak? Fon z muzyczką. Aby teraz policja nas nie ścignęła, to będzie git. Dojedziemy na spokojnie. Nie musimy się tutaj akurat śpieszyć z tego względu, że no, mamy ładunki i one tutaj nas ograniczają. Nie możemy się stłuc z kimś, w sensie stłuczki zrobić autem. Oj, 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 oj. Sorry. Dobra, nie chciałem. Nie miałem innego wyjścia. Swoją drogą, napiszcie w komentarzach, czy wy pamiętacie, której to części. Było wybuchająca ciężarówka, auto, nie pamiętam właśnie dokładnie co to było, że musieliśmy jechać z określoną prędkością i wtedy ona nie wybuchała, jeżeli zmieniliśmy prędkość, automatycznie wybuchała. Autobus, dokładnie nie powiem wam, bo nie pamiętam. Dobra, przy rogatce się musimy zatrzymać. 5 ziko do budki. I lecimy. Szkoda, że miałem tą jedną stłuczkę, no niestety. Ale takie życie. A ciekawe co w takim momencie, jak nie mamy 5 ziko. Czy na danym przejeździe damy radę przejechać? Roman, nie teraz. I'll definitely blow myself up. I'll catch you later, cousin.
Ojej, oj, 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 oj. Jezu, ja tu będę jechał pół godziny. Jeszcze ta kamera. Sorry, że ja czasami tą kamerę tak w dziwaczny sposób, ale mi najlepiej wtedy jest wykierować auto. Zwłaszcza tą ciężarówkę, której no, musimy na nią uważać, co niekąd. Ostrożnie. Wysiadamy. A, jeszcze wsiąść do ciężarówki i odbezpiecz. Okej, to tak. O to chodziło. Pięknie. Wybuch godny normalnie Oscara. Kiedyś to robiło wrażenie, te wybuchy, to wszystko. Jak pierwszy raz widziałem jakieś tam zwiastuny, to ja byłem zachwycony. Skąd ja mam auto raptownie? Dobra, uciekamy. Żeby po prostu nikt nas tutaj nie złapał. 700 ziko. Znaczy dolców tutaj akurat. Dodzwonimy do Faustina. Chłopie, ja cię mogę sprzątać w 5 minut, jak będziesz niegrzeczny. Dobra, kafejka internetowa, tak? Mieliśmy zajechać, yes. Ja wam chyba to przyspieszę, bo... Gdzie to tyle jechać? Widzimy się za chwilę, moi kochani, jak dojedziemy do kafejki internetowej. Dobra, jesteśmy... Myślałem, że wam pomina, ale to... Roman dzwoni co chwila. Okej. Czyli dzwonił do nas Roman, dał nam zatanko. Pięknie, ładnie i przyjemnie. Dimitri teraz coś od nas chce. Musimy pogadać, będę na... Dobra, czyli Dimitri. Daleko do tego Dimitriego? Trochę daleko. Co mam za B? Brucey. Wow, nowa postać. Dobra, moi kochani, mam nadzieję, że teraz nie będzie żadnego telefonu, więc nie chcę tego kawałka drogi wam pokazywać, więc widzimy się za chwilę, gdy ja już spróbuję dojechać na miejsce.
ognia! I'm sorry, it's an ugly city. Dobra, moi kochani, jestem już dojechany na miejsce. Tutaj mój motor leży i odbieramy tą misję dla Dimitriego. Dimitri. Hey. Sit down. What's the problem? What do you think? Mikhail, Mr. Faustin. Uh-huh. Dobra, Faustin ma na nazwisko. Faustin. Mikhail Faustin. You're given a choice. I moje rozkminy to są przegenialne. Kill your best friend or die. What do you do? And there is no way out? Not now. Ja bym go sprzątał przy pierwszej lepszej okazji, z tego względu, że po prostu wszystkich ma ze śmieci, jak kolejna postać w GTA 4, a z tego względu, że jest to nawet swoją kobietę, żonę, nie wiem kto to jest dla niego, też szanuje jak zwykłą dziwkę albo jakąś inną, gorszą osobę. As long as you were the one to kill him, you'd be spared. So that's the way it is. Yes, that's the way it is. He'll be leaving his house in a little while and heading for the club. Do what you have to do. Czyli przed nami trudna decyzja. You know, if there's one thing I've learned, it's that we must obey the rules of the game. We can pick the game, Niko Bjelić, but we cannot change the rules. See you later. Nara. Street, please. Thank you very much. Dobra, jesteśmy na miejscu, więc robimy tutaj rozeznanie. Co tu trzeba zrobić? Wchodzimy do klubu i zaczynamy przepyszną zabawę. Niko,
Niko Bellic. You and Dimitri are taking over now? This is not about taking over! You brought this on yourself! You pushed things too far! You would be dead if it wasn't for me. That is what Dimitri wanted when you killed Vlad. Dimitri. My brother. Tak, twój brat. Jasne. Brata się tak nie traktuje, jak ty traktowałeś. Ty nawet własną kobietę, żonę, nie wiem, dziewczynę, traktujesz jak szmatę zwykłą, więc tu nie mów, że ty traktowałeś go w porządku. You should have been calm. No one, not Dimitri, not anyone tells me to calm. You think Dimitri would have survived prison without me? He'd just be some prison queen, had I not been there, meet for some gin monkey! I am not dead yet. Some are still loyal to me. Guards! Like to fuck you fight like mother. A worm, like spineless worm, Belly. You are nothing bad. O, ta kamera jest zryta. Dobra. Goddammit. Lepiej tutaj baniaki strzelać, ale to też... Ej. Goń go, bo zaraz ucieknie. Próbuję ich wszystkich w baniaka strzelać. To jest najlepszy, najszybszy... No Niko, ciśnij. Ojej, kamera. No to teraz mamy wygraną. Jakim cudem on tu spadł? Gin. Oh shit. Co tu się odwaliło? Faustin is dead. You did a good thing, a hard thing, but a good thing. Hopefully this will mean peace with Petrovic. What the hell? Ja stąd po prostu spadłem i myślałem, że już będzie kaplica dead i w ogóle, a się okazało, że jednak jakimś cud... Niko, ty złaś mi normalnie. Jak mi się teraz zabijesz, to jeszcze pół biedy, ale na misjach to ty... Masakra! Ja po prostu spadłem. Dobra, moi kochani, dziękuję, że wytrzymaliście tak długo ze mną, oglądając ten odcinek. Jeżeli wam się spodobał ten odcinek, to oczywiście łapkę w górę. Jeżeli jesteś nowy na kanale, chcesz zostać przy innych odcinkach, typu na przykład, nie wiem, GTA, seria z GTA, czy
wiedzieć o najbliższych live'ach, to zapraszam Ciebie również do zostawienia subskrypcji. Osoby, które są nowe lub osoby, które są tutaj któryś raz, a chciałyby na przykład, nie wiem, koszulkę, kubek czy cokolwiek innego, to zapraszam Was do linku w opisie materiału, gdzie macie linki do Idea Shit i Kapsel. Tam są koszulki, kubki, case'y na telefon, magnesy na lodówkę bodajże, przypinki, plecaki, czapki i tak dalej, tak dalej. Nawet maseczki są. Druga opcja taka, że patrzcie linki do mediów społecznościowych, Instagram, Twitter, Facebook i... To tyle chyba jest. No i na live'ach pojawiają się teraz linki do Discorda, więc tutaj będziecie mogli sobie zobaczyć linki, wejść na naszego Discorda. I zapraszam Was serdecznie na mojego Discorda, naszego Discorda, gdzie tam macie masę kanałów i możecie sobie pogadać, czy to o sprawach technicznych, czy to o normalnych, o byle czym. Są różne kanały, dla każdej osoby znajdzie się coś ciekawego. I to by było na tyle. To było GTA 4, a ja jestem Pater i mówię Wam bajos, pa pa!